Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik tchnienie Grozy. Joseph Conrad, gospoda pod dwiema wiedźmami Znaleziony rękopis, część druga. Bern zawrócił. Wioska była ukryta w zagłębieniu terenu, więc miejsce to zdawało się największą pustką na świecie miejscem przeklętym, smutnym i jałowym. Uszedł zaledwie Parę jardów, gdy nagle z krzaka ukazała się maleńka postać Hiszpana w płaszczu. Bern zatrzymał się mimo woli. Tamten uczynił tajemniczy ruch rączką wyciągniętą spod płaszcza. Kapelusz miał przekrzywiony na bok. Senior, rzekł bez żadnego wstępu, zwracam pańską uwagę na pewien fakt. Mój szwakier, jednogi Bernardino. Ma w tej chwili w swojej stajni muła, a dlaczego on, który nie zalicza się do mądrych ludzi, posiada muła? Łajdakiem, człowiekiem bez sumienia. Musiałem mu oddać mojego maczo, aby zapewnić sobie dach nad głową i łyżkę oja dla utrzymania życia w tym marnym ciele. Bije w nim jednak serce. Znacznie większe niż to, które kołacze się w piersi mego podłego krewnika. Wstydzę się go po prostu. Opierałem się temu małżeństwu wszelkimi sposobami. Biedna, oszukana jego żona nacierpiała się dosyć. Przeszła męki czyśćcowe na tej ziemi. Niech Bóg ma jej duszą w swej opiece. Bern był. Tak zdumiony nagłym ukazaniem się maleńkiego człowieka i szyderczą, goryczą jego przemowy, że nie odróżnił w pierwszej chwili faktu pełnego znaczenia od zwykłych spraw rodzinnych, o których nie wiadomo dlaczego przypadło mu się dowiedzieć, był oszołomiony i zarazem zdumiony szybkością i siłą jego wymowy. Zupełnie Różną od napuszonej gadatliwości Włochów. Milczał zdziwiony, podczas gdy homunculus odrzucił płaszcz i zażył niesłychaną ilość tabaki. Posiada muła! zawołał Byrne, zrozumiawszy nareszcie rzeczywiste znaczenie tej przemowy. Powiadasz, że, że posiada muła? To dziwne, dlaczego nie chciał mi go wynająć? Maleńki Hiszpan. Z godnością zawinął się znów w płaszcz. Quince Habe, rzekł chłodno, wzruszając udrapowanymi ramionami. Jest on wielkim polityką we wszystkim, co czyni, lecz jednej rzeczy można być pewnym, tego że intencje jego są zawsze łajdackie. Mąż mojej zmarłej siostry powinien był już dawno poślubić wdowę o drewnianych nogach. Rozumiem. Przypomnij sobie jednak, że Twoją przysięgą potwierdziłeś jego kłamstwo, nie wiadomo dla jakich przyczyn. Oczy jego, rozdzielone lisim nosem, błyszczące a stroskane, wpiły się w twarz Berna bez mrugnięcia, gdy mówił ze wzburzeniem, które tak często kryje się na dnie hiszpańskiej dumy. Senior oficer nie straci ani kropli krwi, gdy mnie zdzielą pod piąte żebro, odparł. Lecz nie chodzi tu o biednego grzesznika. I zmieniwszy ton, ciągnął dalej. Ja, kastaliczyk i dobry katolik żyję tu na wygnaniu, zmuszony okolicznościami pośród tych asturyjskich gburów i zależą od najgorszych z nich wszystkich, który Mam mniej sumienia i skrupułów od Wilka. Postępuję jednak jak na człowieka inteligentnego przystało. Choć z trudem ukrywam moją pogardę. Senior słyszał, w jaki sposób się wyrażałem. Taki kabajero odgadł naturalnie od razu, że coś się w tym kryje podejrzanego. Coś podejrzanego? zapytał Byrd niespokojnie. Nie, panie. Nic nie odgadłem. My, Anglicy, nie jesteśmy w takich sprawach domyślni. I dlatego zapytuję pana wprost: Czy karczmasz co do innych rzeczy mówił prawdę? Francuzów na pewno nie ma w okolicy, odparł maleńki człowiek, powracając do swojej zwykłej obojętności. Ale może są rozbójnicy? Ladrones. Ladrones en grande. Nie, z pewnością ich nie ma. Brzmiała odpowiedź wypowiedziana zimnym, filozoficznym tonem. Co niby tu robili po przyjściu Francuzów? Przecież teraz tu nikt nie podróżuje. Lecz któż może zaręczyć? Złodzieja stwarza sposobność. Marynarz dzielnie wyglądał, a z synem kota myszy nie lubią się zadawać. Lecz jest też przysłowie, że gdzie jest miód? Tam wkrótce zjawią się im muchy. Ta wieszcza przemowa doprowadziła Berna do rozpaczy. Na miłość boską zawołał. Powiedzcie mi, człowieku, czy mojemu retmanowi grozi coś w tej podróży? Homunculus, jak zwykle szybko zmieniając swe postępowanie, schwycił oficera za ramię. Siła tej małej ręki była zdumiewająca. Senior, Bernardino go zauważył. To wystarcza. Niech pan posłucha. Ludzie ginęli na tej drodze, a właściwie w pewnym punkcie tej drogi. Gdy Bernardino posiadał meson, gospodę, a ja, jego szwagier, miałem do wynajęcia muły i pojazdy, teraz nie ma ani podróżnych, ani pojazdów. Francuzi mnie zrujnowali. Bernardino po śmierci mojej siostry przeniósł się tutaj z powodów jemu tylko wiadomych. Zamęczyli ją na śmierć. On i dwie jego ciotki, Ermina i Lucilla. Wszyscy troje. To rodzeństwo diabła. Teraz zabrał mi ostatniego muła. Jesteś, panie, uzbrojony. Przyłożywszy mu pistolety do głowy, zażądaj od niego muła. Zaręczam panu, że nie jest jego i podążaj za marynarzem, którego życie jest dla ciebie tak cenne. Wówczas Obaj będziecie bezpieczni, gdyż w teraźniejszych czasach dwaj podróżni razem nie zginą. A co do muła, ja jako jego prawowity właściciel powierzam go pańskiemu honorowi. Wpili się w siebie oczami, a Byrn omal nie wybuchnął śmiechem z naiwnej i nieskomplikowanej intrygi, jaką maleńki człowiek ułożył sobie dla odzyskania swego muła. Bez trudu jednak, Zachował poważny wyraz twarzy, gdyż w głębi duszy dziwnie go ciągnęło, aby zastosować się do tej niezwykłej rady. Nie roześmiał się, lecz warki jego zadrżały. Widząc to, maleńki Hiszpan oderwał czarne, błyszczące oczy od twarzy Berna i odwróciwszy się nagle od niego, narzucił płaszcz na ramię, ruchem wyrażającym jednocześnie pogardę, goryż i zniechęcenie. Odwrócił się i stał, milcząc, w kapeluszu na bakier, zawinięty w płaszcz po same uszy. Ale nie był obrażony do tego stopnia, aby odrzucić srebrnego duro, którego Bern ofiarował mu z obojętnymi słowami, tak jak gdyby nic nadzwyczajnego nie zaszło między nimi. Muszą śpieszyć na statek, rzekł w końcu Bern. Waja, con Dios. Mruknął gnom. Rozmowę tę zakończył drwiącym ukłonem. kapeluszem zamiót ziemię, a potem włożył go na bakier. Zaledwie wciągnięto łódź i przestawiono żagle, Byrne pośpieszył opowiedzieć całą tę historię kapitanowi, niewiele starszemu od niego. Rozbawieni opowieścią oburzali się jednak trochę, i naśmiewawszy się do woli, spojrzeli po sobie poważnie. Hiszpan karzeł, który usiłuje namówić oficera z marynarki jego królewskiej mości, aby dla niego uchradł muła. Zbyt to zabawne, dziwaczne, nieprawdopodobne. Tak się wyrażał kapitan. Nie mógł przejść do porządku dziennego nad śmiesznością tego wydarzenia. Nieprawdopodobna przygoda, od co? Szepnął Byrn znaczącym tonem. Zamienili przyciągłe spojrzenia. To jasne jak słońce, oświadczył znieczerpliwiony kapitan, lecz w głębi serca wcale nie był tego pewien. Tom, który był dla jednego z nich najlepszym marynarzem spośród całej załogi, a dla drugiego przyjacielem lat chłopięcych, zawsze wesołym i pełnym szacunku, Tom nabrał tajemniczego uroku, stał się symbolem wierności i przemawiał do ich uczucia i sumienia tak, że nie mogli oderwać myśli od sprawy jego ocalenia. Nieraz wychodzili na pokład, aby spojrzeć na wybrzeże, jak gdyby mogło im opowiedzieć o losie Toma. Brzeg ten, wydłużając się, ginął w dali. Milczący, nagi, dziki, przesłonięty niekiedy ukośnymi strumieniami zimnego deszczu. Zachodnie fale toczyły w nieskończoność białą linię piany, a wielkie czarne chmury płynęły ponad statkiem w ponurym pochodzie. Boga, szkoda, żeż nie postąpił według rady małego człowieka w żółtym kapaluszu, rzekł nad wieczorem kapitan szalupy z wyraźną rozpaczą. Czy naprawdę pan tego żałuje? Zapytał Burns goryczą, kryjącą prawdziwy niepokój. Ciekaw jestem, co by pan na to powiedział. Zostałbym wyrzucony ze służby za rekwirowanie muła, poddanemu państwa sprzymierzonego z jego królewską mością, lub może za usiłowanie kradzieży zbito by mnie cepami i widłami na kwaśne jabłko. Czy chciałby pan, żeby taka przygoda zdarzyła się jednemu z pańskich oficerów? A może sromotnie przypędziliby mnie do łodzi, gdyż nie przypuszcza pan zapewne, abym dla ocalenia parszywego muła strzelał do niewinnych ludzi? A mimo to, dodał cichym głosem, żałuję. Prawie żem tego nie uczynił. Zanim się zupełnie ściemniło, dwaj młodzieńcy Doprowadzili się do skomplikowanego stanu psychicznego, który był mieszaniną pogardliwego sceptycyzmu i trwożnej ufności. Męczyli się okropnie, a myśl, że mają przed sobą przynajmniej sześć dni takiej niepewności, która może się przedłużyć w nieskończoność, była nie do zniesienia. Dlatego też, gdy się ściemniło, skierowano statek ku brzegowi. W ciemną, burzliwą noc dążył do wybrzeża w poszukiwaniu swego zaginionego marynarza, kładąc się chwilami pod silnymi podmuchami wiatru, to znów kołysząc się leniwie na fali i nie posuwając się prawie naprzód. Tak jak gdyby i on miał powody wahania się między rozsądkiem a gorącym popędem. O świcie spuszczono łódź. Kołysząc się na morzu, dopłynęła do płytkiej zatoki, gdzie oficer w grubym płaszczu i okrągłym kapeluszu z trudem wylądował, pomagając sobie kawałkiem deski. Pragnąłem, pisze Bern, wylądować w jak największej tajemnicy. Kapitan był także za tym. Nie chciałem być widziany ani przez mego rozgoryczonego przyjaciela w żółtym kapeluszu, którego intencje nie były jasne, ani przez jednookiego karszmarza spokrewnionego być może z diabłem, ani w ogóle przez żadnego mieszkańca tej zapadłej wioski. Niestety, zatoka była na przestrzeni kilku mil jedynym możliwym miejscem do wylądowania. Strome zbocza wąwozu nie pozwalały ominąć wioski. Szczęściem, ciągnie dalej, wszyscy jej mieszkańcy jeszcze spali. Świtało zaledwie gdy szedłem po grubym pokładzie liści przez jedyną ulicę wioski. Żywa dusza nie ukazała się na dworze, pies nawet nie zaszczekał. Cisza panowała głęboka. Pomyślałem więc ze zdziwieniem, że nie ma widocznie psów we wsi, gdy usłyszałem ciche warczenie i w wąskim przejściu między dwoma chałupami ukazało się mizerne psisko z podwiniętym ogonem. Przebiegło przede mną w milczeniu, wyszczerzywszy na mnie zęby i znikło tak niespodziewanie, jak gdyby było wcieleniem siły nieczystej. Byłem już tak podniecony, że niesamowite ukazanie się i zniknięcie tego wstrętnego stworzenia przygnębiło mnie do reszty. Miałem przeczucie grożącego nieszczęścia. Oddalił się od wybrzeża, jak mu się zdawało, niezauważony przez nikogo i poszedł Jałowej smutnej wyżyny pod niebem ciemnym, jak popiół, borykał się odważnie z zachodnim wichrem i deszczem. W oddali, wyniosłe i samotne skały zdawały się oczekiwać na niego, i grożąc mu, wznosiły ku górze urwiste i nagie szczyty. Wieczór zastał go w niewielkiej odległości od tych gór, lecz jak mówią marynarze, na niepewnym stanowisku. W dodatku był głodny, przemoczony i zmordowany. Przez ten czas spotkał tylko parę osób, które nie potrafiły mu dać żadnej wskazówki co do losu Toma Korbina. Naprzód, naprzód, muszę iść dalej, powtarzał sobie w czasie długich godzin samotnego wysiłku, podniecony raczej niepewnością niż jakąś określoną obawą lub nadzieją. Światło dzienne szybko dogasało, gdy znalazł się przed zerwanym mostem. Zeszedł w dolinę i przeskoczył wąski strumień przy ostatnim blasku dnia, odbijającym się w wartkim prądzie. Gdy wydostał się na przeciwny brzeg, zapadająca noc zakryła mu oczy grubą zasłoną. Wycie wiatru. Uderzającego w ciemnościach o zbocza skał brzmiało mu w uszach jak ryk rozwścieczonego morza. Obawiał się, że zabłądził. Nawet we dnie trudno było odróżnić kamienistą drogę, pełną wyboi i kałuży, od ponurej pustki otaczającego ją bagna, usianego kępami obnażonych krzewów. Lecz jak się sam wyrażał, Dążył naprzód, kierując się wiatrem. Z kapeluszem naciśniętym aż po same brwi, z głową opuszczoną, zatrzymując się od czasu do czasu ze zmęczenia raczej umysłowego niż fizycznego, tak jak gdyby nie jego siły, lecz wytrzymałość była przeciążona bezcelowymi może wysiłkami. W czasie takiego odpoczynku, zdawało mu się, że. Z bardzo daleka wiatr przyniósł słaby odgłos pukania w drzewo. Zauważył jednocześnie, iż wiatr uspokoił się nagle. Serce zabiło mu żywiej, zaciążyła bowiem nad nim samotna pustka ostatnich kilku godzin. Miał wrażenie, że wędrował po bezludnym świecie. Gdy podniósł głowę, promień światła, może złudny, jak to się często zdarza w zupełnych ciemnościach, zamigał mu przed oczami. Wpatrując się przed siebie, usłyszał powtórnie ciche pukanie i naraz poczuł, raczej niż zobaczył na swej drodze, wielką, ciemną masę. Co to takiego szczyt pagórka, czy też dom? Był to dom, który ukazał się tak blisko, jak gdyby wyrósł z ziemi lub jakby noc z ciemnej kryjówki wyprawiła naprzeciw niego ten wyniosły szarawej milczący budynek. Podszedł do niego. Jeszcze parę kroków już mógł dotknąć ręką muru. Była to widocznie pasada, jakiś podróżny starał się dostać do wnętrza. Znowu dało się słyszeć ostrożne pukanie. W chwili szeroki promień światła padł z otwartych drzwi w ciemność nocy. Gdy Bern wszedł w to światło, postać stojąca na zewnątrz odskoczyła ze zduszonym okrzykiem i znikła w ciemnościach. Ktoś w domu krzyknął. Bern rzucił się na wpół zamknięte drzwi i walcząc z silnym oporem z zewnątrz, dostał się jednak do środka. Marna świeczka, ogarek zaledwie paliła się na końcu długiego sosnowego stołu. Przy tym świetle Bern ujrzał dziewczynę, która chwiała się jeszcze, odechnięta przez niego ode drzwi. Miała czarną spódnicę, pomarańczowy szal i śniadł cerę. Ciemna i gęsta, jak las czupryna, przytrzymywana grzebieniem, tworzyła czarną chmurą nad jej niskim czołem. W prześległym końcu wielkiej izby, gdzie ogień na kominie igrał z ogromnymi cieniami, dwa głosy zawyły przenikliwie. Misericordia! Przełożyła Teresa Tatarkiewicz, czytał Jacek Brzezowski.